Serdecznie Państwa zapraszam. Ja już dziękuję, bardzo dziękuję i do zobaczenia. I jeszcze raz mówię Państwu dobry wieczór. W studiu ze mną senator niezrzeszony Krzysztof Kwiatkowski, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Dobry wieczór, panie senatorze. Witam panią redaktor, witam wszystkich telewidzów Telewizji Polskiej. I pan profesor Waldemar Gontarski, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. I jest także z nami. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, witam państwa, witam pana senatora, pana ministra, z którym miałem kiedyś przyjemność współpracować. Cieszę się, że taka reprezentacja zacnych prawników, bo odpowiedzi, no mam nadzieję, że padną bardzo istotne. Przede wszystkim, czy pan organizował kiedyś, bo ja wszystkich przyznam pana konferencji prasowych nie pamiętam. Stał pan kiedyś na konferencji prasowej jako prezes NIK-u obok lidera partii politycznej, obok konkretnego polityka? Panie doktor, stałem przed 460 politykami na sali sejmowej, prezentując roczne sprawozdanie z działalności NIK-u i wielokrotnie to robiłem, za to nigdy nie stałem obok polityków, bo rola prezesa NIK-u to oczywiście ta rola, która mówi o przedstawianiu informacji z kontroli przed Sejmem i wtedy to są określone obowiązki. NIK kontroluje między innymi polityków, instytucje. NIK jest najwyższą instytucją kontrolną wedle konstytucji. Czy miał pan propozycje takie ze strony polityków, by ktoś miał z panem konferencję prasową w jakimś celu? Panie doktor, nikt nawet by nie śmiał zaproponować, żebyśmy robili wspólne konferencje prasowe. Ja przypominam, że kiedy kończyłem kadencję i zachodziła taka obawa, że zaprzysiężenie mojego następcy, on już był wybrany przez Sejm i przez Senat, może o kilka dni zahaczać o to, że ja zadeklaruję możliwość startu w wyborach, to ja, żeby nie było żadnych wątpliwości, po prostu złożyłem na piśmie rezygnację z pełni funkcji do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. To zobaczcie państwo, ówczesnego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Zobaczcie państwo, jak to dzisiaj wyglądało, bo też jest istotny początek tej konferencji, kiedy pan prezes Banaś i Sławomir Mentzen wychodzą wspólnie z budynku Najwyższej Izby Kontroli. Zobaczmy i posłuchajmy przez chwilę. Istnieje pilna potrzeba zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, która wzmocni jej niezależność poprzez między innymi przyznanie jej uprawnień prokuratorskich, zagwarantuje jednoznaczne prawo kontroli spółek Skarbu Państwa i jej fundacji. Wszystkie te postulaty zawarte w naszym projekcie zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli popiera Konfederacja. I dlatego dzisiaj stoimy tu razem z panem prezesem Sławomirem Mentzem przed państwem. Liczę na to, że również pozostałe siły polityczne poprą ten projekt. Panie prezesie, przekazuję na pana ręce projekt zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, żeby wzmocnić jej niezależność. Będziemy bronić niezależności Najwyższej Izby Kontroli, będziemy popierać rozszerzenie uprawnień Najwyższej Izby Kontroli w tej oraz przyszłej kadencji i mam nadzieję, że jak najwięcej partii politycznych przyłączy się do nas, przyłączy się do tego apelu oraz poprze projekt tej ustawy. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję państwu. Panie prezesie, ale mamy pytania. Dziękuję. Mamy pytania, panie prezesie. Panie prezesie, czy pan zapisał właśnie Konfederację do Najwyższej Izby Kontroli? Dziennikarze usiłowali pytać, ale żadne odpowiedzi nie padły. Panowie wyszli z budynku, a potem rozeszli się w różne strony. Panie profesorze, jak pan odczytuje tę konferencję? Jakie pan ma o tym zdanie? No to zajrzymy do ustawy o NIK. Przecież prezes NIK-u ma taką kompetencję, że może kierować do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją celów i działalności organizacji politycznej. No jak później tak prezes NIK-u ma być neutralny wobec wszystkich partii politycznych, jeśli z jedną się tak bardzo zbliżyła, ma taką kompetencję. Dalej prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może należeć do partii politycznej, nie może zajmować żadnego stanowiska poza stanowiskiem profesora wyższej uczelni. Tu jest trochę podobne do mojego zawodu, gdzie adwokat nie może mieć stosunku pracy. Może być tak, jak ja mam umowę o pracę, dlatego że jestem
profesorem. To ma gwarantować naszą, czy to adwokata, czy prezesa NIK-u, przepraszam za porównanie, ale ustawodawca trochę nas tu porównuje, no, autonomiczność, niezależność i apolityczność. To są standardy każdej międzynarodowej organizacji. Panie profesorze, czy pan uważa i opisowo teraz o tym mówi, że prezes Marian Banaś złamał ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli? No, moim zdaniem tak. Należy z tego tak wyprowadzić i złamał standardy międzynarodowe organizacji zajmujących się kontrolą, gdzie wprost mają one zapisaną apolityczność jako taką, czyli neutralność polityczną. Ma być neutralny, chyba że właśnie kontroluje jakąś partię, kierując wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Nie, no nie taki był kontekst tej konferencji. Kontekst był taki, że szuka wsparcia w tej właśnie partii. Powiedzmy jedną ważną rzecz. Z list tej partii, z list Konfederacji, będzie startował z listy warszawskiej syn prezesa Banasia, pan Jakub Banaś. Będzie dwójką w Warszawie i to jest bardzo istotny element tej układanki. A dlaczego zapytałam o złamanie ustawy, panie senatorze? Dlatego, że wiemy, że przed Trybunałem Stanu może stanąć właśnie prezes Najwyższej Izby Kontroli za naruszenie konstytucji lub ustawy. Pytam, czy to spełnia te wymogi? Panie doktor, ja bym dzisiaj nie rozstrzygał, czy tu doszło do złamania ustawy, czy nie, bo nie mam takich kompetencji za to absolutnie. Ale pan tego nigdy nie zrobił z jakiegoś powodu. Za to absolutnie od tego rozpocząłem, że uważam, że ta konferencja była absolutnie niestosowna z bardzo prostego względu. Ona dzisiaj odwraca uwagę od tego, co jest najważniejsze. Ja trzymam w rękach dokument, który powstał z raportu, który miał miejsce w Polsce ze strony Międzynarodowej Organizacji Izby Kontroli, czyli INTOSAI. I co w tym dokumencie czytamy? Że w Polsce jest utrudniana, czasami wręcz uniemożliwiana kontrola. To, co dzisiaj prezes Banaś powiedział rano, że w trakcie trwania kontroli, która wyjaśniała okoliczności upadku rosyjskiej rakiety w Polsce, doszło w jego ocenie do nacisku na kontrolerów namawianych do tego, żeby ujawnili informacje w toku czynności kontrolnych, to jest absolutny skandal. Czegoś takiego jeszcze nie było. Tylko prezes Najwyższej Izby Kontroli może zwalniać z tajemnicy kontrolerskiej, jeżeli potwierdzą się okoliczności, że zachęcano, namawiano, czy nie daj Boże jeszcze w sposób dalej idący, przekonywano kontrolerów do ujawniania informacji z prowadzonej kontroli, to jest to bez wątpienia złamanie konstytucji. Jaki jest wniosek, panie senatorze? Wniosek jest taki, że dzisiaj niestety tą konferencją prasową prezes Banaś odciąga uwagę od najważniejszych problemów. A najważniejszym problemem jest to, że w Polsce próbuje się ograniczać, uniemożliwiać przeprowadzenie kontroli i że najwyżsi urzędnicy w państwie, funkcjonariusze PiS-u niestety w ten sposób uderzają w niezależność. Ale uwaga, panie profesorze, prezes Banaś mówi, że jest ograniczany w swoich działaniach. Czy prezes Banaś jednak, robiąc takie wydarzenie polityczne jednak, sam nie podważa swojej jednak niezależności. Jak mu dać więcej kompetencji, w tym uprawnienia prokuratorskie, które chce, jeżeli on zawiera sojusz przecież z liderem konkretnej partii? Samokontrola. A polityczność to jest samokontrola. Ja w przeciwieństwie do pana senatora wypowiadam się często publicznie, ale nazwy żadnej partii politycznie nie używam, z tego powodu, że w przeciwieństwie do pana senatora nie jestem politykiem. I prezes NIK też nie jest politykiem. Mówiłem tylko, w jakim kontekście może używać nazwy partii. W ogóle nie powinien nawet nazwy partii użyć. Ja nie rozumiem, panie profesorze, sytuacji takiej. Będę pytała polityków, posłów w drugiej części. Bo jeżeli pan Banaś mówi, że Konfederacja popiera te zmiany, a skąd pan prezes wie, że inne partie? Kto widział ten projekt w ogóle? Przepraszam bardzo. Dlaczego ten projekt nie został pokazany publicznie? Dlaczego nie ma go na stronach NIK-u? No to w ogóle pogrąża prezesa, no nie tyle prezesa, oznacza erozję państwa polskiego. Bo NIK w naszej tradycji ustrojowej jest organizacją przecież jeszcze z lat 50. Po 89 roku, po zmianie ustroju ostatniego dnia 89 roku, NIK całkiem inną rangę ustrojową uzyskał. I to jest kruszenie ustroju państwa polskiego. Nazwijmy rzecz po imieniu, proszę państwa.
skruszenie ustroju państwa polskiego. To ja tylko jedno drobne sprostowanie, bo Najwyższa Izba Kontroli ma stuletnią historię. Została powołana w 1919 roku dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Przechodziła oczywiście różne ewolucje w międzyczasie, a szanowni państwo dotknęli rzeczywiście rzeczy najistotniejszej, czyli sprawy nowelizacji ustawy o NIK-u. Od razu mówię, że ja jej nie znam, ale tam są dwie rzeczy. Po pierwsze są rzeczy, których nie trzeba regulować, bo jeżeli ja słyszę na konferencji, że ustawa ma umożliwić kontrolę spółek Skarbu Państwa i fundacji, gdzie trafiają publiczne pieniądze, to ustawa już to reguluje więcej. Reguluje to konstytucja. Ale wiemy o tym, że nie wszędzie rzeczywiście są wpuszczani kontrolerzy NIK-u, bo jest ta historia z Orlenem na przykład, gdzie od miesięcy chodzi pan Banaś i mówi... Dlatego, że nie ma podstawy prawnej. Podstawa prawna jest. W Polsce mamy problem, że PiS łamie obowiązujące prawo. A gdyby prezes NIK-u miał uprawnienia prokuratorskie, to wszedłby czy by nie wszedł? Ale to, przepraszam, uprawnienia prokuratorskie nijak się nie mają do tego, że prezes Obajtek za moich czasów wpuszczał kontrolerów NIK-u. Zresztą także krytyczne wnioski z tych kontroli przedstawialiśmy, a teraz przestał wpuszczać. Co pan chce powiedzieć, że gdyby pan dzisiaj był prezesem NIK-u, to by pan wszedł? Czy... Nie, bo moim zdaniem doszło do czego innego. Dlaczego prezes Obajtek teraz nie wpuszcza? Bo w międzyczasie sprzedał bardzo ważne aktywa państwowe, publiczne, obywateli, Lotosu i to kontrolerzy mieli sprawdzić, bo dokładnie w tej kontroli nie wpuszczono kontrolerów NIK-u. I ja mówię wprost, to jest złamanie przepisów ale prawa. Ale co by w takim razie zmieniła ustawa, gdyby była ustawa, o której dzisiaj usłyszeliśmy, ale której nie zobaczyliśmy, bo nam jej nie pokazano. Ustawa dotyczy całkiem czego innego. Z tych zapowiedzi, bo ja ustawy też nie znam, uprawnienia prokuratorskie i możliwości kontrolowania. Tak, tylko że możliwości kontrolowania są nawet zapisane wręcz w Konstytucji, w artykule 203. NIK kontroluje działalność podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim korzystają one z podmiotów i środków publicznych, a to są uprawnienia prokuratorskie. Tak, to jest rzecz, którą można dyskutować. Dlaczego? Dzisiaj mamy dziesiątki wniosków Najwyższej Izby Kontroli, które są kierowane do prokuratury, a prokuratura albo od razu umarza te postępowania, albo umarza z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość, albo w ogóle nie wszczyna tych postępowań. Tak, jest to problem, ale czy jego najlepszym rozwiązaniem jest, żeby kontrolerzy biegali na przykład po sądach, prezentując akty oskarżenia? Na to rozwiązaniem jest dobrze funkcjonująca prokuratura, bo dzisiaj ona przez Zbigniewa Ziobrę jest upolityczniona i dlatego zawiadomienia NIK-u trafiają do kosza, ale mam dobrą informację. My z tego kosza je wyciągniemy, bo NIK się może zażalić na decyzję prokuratury do sądu i wtedy sąd podejmuje ostateczną decyzję i te sprawy doczekają czasów, kiedy będzie taki prokurator, który te sprawy będzie chciał objąć rzetelnym śledztwem. To jest już zapowiedź, to jest też zapowiedź polityka, panie senatorze. No pan dzisiaj, to jest oczywiście teraz pan pewna mówi analiza jednak polityczna, jako, bo ja boleję ale... nad tym, że praca kontrolerów para idzie w gwizdek. Panie profesorze, bo chciałam tylko dopytać. Prokuratora generalnego samodzielnego i ustrój Polski nie wyszedł na tym dobrze. Panie profesorze. Ustroju polskiego ten odrębny organ, prokurator generalny, panie senatorze, nie sprawdził się i nie da się zakłamać historii. A lepiej jest łączyć te funkcje, przepraszam bardzo? W naszej kulturze prawnej okazuje się, że tak, spróbowaliśmy czegoś innego i źle na tym państwo polskie. Spróbowaliśmy teraz połączenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i wyszliśmy jeszcze na tym gorzej. Nie ma żadnych postępowań wyjaśniających defraudację środków publicznych, bo miałoby to objąć koleżanki i kolegów z rządu prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Tak, doświadczenie ostatnich 7 lat... Ale to jest przytyk do pana, kto był jednocześnie. To jest doświadczenie ostatnich 7 lat, że model, w którym ta sama osoba jest ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, to jest model katastrofalnej niewydolności i podejmowania decyzji, kierując się wyłącznie interesem politycznym. A jeżeli tak ostro krytykujemy tego niezależnego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, to przypominam, kto go powoływał. Powołał go prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński. Panie profesorze, krótka riposta. Ale chodzi o model, panie senatorze. No za dużo personalia. Model wypełniają ludzie i to w jaki sposób wykonują obowiązki. Panowie. Pan był jednocześnie ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. No przecież pamiętam te czasy, nie urwałem się z choinki. Ale oczywiście, że tak. I ja wprowadzałem rozdział tych funkcji. I nawet się zgadzam, że niestety bym powiedział to, w jaki sposób Andrzej Seremet wykonywał te obowiązki, w moim zdaniem odbiegało od oczekiwań. To, że prokuratura jednocześnie dwóm osobom stawiała zarzut zabicia generała Marka Papały, no to była sytuacja skandaliczna.
zaczyna. Od czego był prokurator generalny? Od rozstrzygania takich rzeczy w obrębie prokuratury. Ale to nie znaczy, że obecny model jest dobry. Przecież obecny model jest kompletnie upolityczniony i z natury, bym powiedział, zły. Amber Goldu. Byłem stałym doradcą Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Goldu. Katastrofa Urzędu Niezależnego. No a dzisiaj mamy GetBack, 2 miliardy strat, gdzie kilkanaście tysięcy osób poszkodowanych. Najwyższa Izba Kontroli mówi, organy i instytucje państwowe, w tym KNF, nie dopełniły swoich obowiązków. I co? I bym powiedział, i ci ludzie stracili pieniądze, mimo że ta sama osoba sprawuje funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Rozmawiajmy rzeczywiście i o modelu, i o pewnych... Panowie, bo słucham z zaciekawieniem panów sporu prawnego. On dotyczy spraw szerszych niż tylko ten punkt wyjścia dzisiejszej dyskusji, ale patrzę też na czas i chciałabym dojść do pewnych wniosków. Panie profesorze, czy pan uważa, że ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli trzeba zmieniać i wzmacniać uprawnienia Izby, czy trzeba stosować tę ustawę i te uprawnienia, które w tej chwili są? Zaryzykuję, że pan senator zgodzi się ze mną, co chcę powiedzieć, może to ryzyko, że mi się wydaje, że brakuje trochę takich sankcji, których NIK by dysponowała. Że to, co robi NIK, pozostaje często w sferze dekorum, że to nie ma przełożenia i to z tradycji historycznej wynika, że jest no, prakseologia, skuteczność. Tego mi brakuje nie tylko po 2015 roku, czy przed 2015 roku, powiedzmy po zmianie ustroju po końcu 80. Czyli są raporty, które czasami są szokujące, wstrząsające, ale one sobie wiszą, stają się przedmiotem dyskusji i nic się potem nie dzieje. Pani redaktor trafnie to opisała. O to mi chodzi. Tu prawo powinno być... Nie może być lex imperfecta, czyli nie może być prawo bez sankcji. Prawo to musi być sankcja i nikt powinien mieć dostęp do tych sankcji. No dobrze, dobrze funkcjonujące państwo to mechanizm współzależności. Dobrze funkcjonujący organ kontroli i prokuratura, która poważnie podchodzi do jego zawiadomień. Okay, i wtedy rzeczywiście ktoś strzeże interesów publicznych. Czy po dzisiejszej konferencji, bo różne padały zarzuty w ostatnich... miesiącach czy nawet latach pod adresem Mariana Banasia, bo ci, którzy pamiętają jego polityczną historię i to, że on się wywodzi ze środowiska PiSu, że de facto głosami parlamentarzystów PiSu został wybrany na to stanowisko, potem nastąpił konflikt, nazwijmy to w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Czy dzisiaj ta konferencja jest pewną cezurą? Czy ona coś zmienia pana zdaniem? Czy od dzisiaj będzie tak, że będziemy patrzeć no dziwnie, z dystansem na działania Izby. Pani redaktor. Czy krótko mówiąc, czy Izba pod przewodnictwem pana Banasia zapewnia ten walor niezależności? Ale to na szczęście w ogóle nie dotyka prezesa. Kontrole robią niezależni kontrolerzy. Ale co oni mają dzisiaj powiedzieć, jak ich prezes stał na konferencji ze Sławomirem Mentzenem i z wychodzącym z budynku mogę, Izby? Mogę panią, panie profesorze, mogę panią zapewnić, że na pewno, tak jak ja, oceniam, że konferencja w taki sposób przeprowadzona nie powinna mieć miejsca. Na szczęście nie ma to wpływu na kontrole, które przeprowadzają kontrolerzy, bo oni mają niezależność, autonomię. I jak jeden z wiceprezesów, skądinąd były poseł PiSu, próbował na nich wpływać, żeby wyrzucili pewne ustalenia z protokołów kontrolnych, to co oni zrobili? Oni złożyli wniosek do prokuratury, że próbuje się na nich w sposób nieuprawniony wpływać. I to najlepiej pokazuje, że tam mamy profesjonalnych, niezależnych kontrolerów i czynnikiem kieruje Banaś, Kwiatkowski czy Grekowski. Na szczęście nie ma to wpływu na tych, którzy rzetelnie wykonują swoje obowiązki. Ja mam do nich zaufanie. Poznałem przez 6 lat tych ludzi i mogę powiedzieć, że Polska Najwyższa Izba Kontroli ma jednym z najlepszych kontrolerów na świecie. I to jest ogromny atut. Ważne, żeby politycy nie uniemożliwiali wykonywanie im swoich obowiązków, czyli przeprowadzania kontroli. Panie profesorze? Jak jest, tak jak pan senator mówi, czyli prezes NIK-u jest królem malowanym, natychmiast potrzebna jest nowelizacja ustawy, jest prezesem, ile władzy, tyle odpowiedzialności. Rozumie, że żadnej władzy, żadnej odpowiedzialności, dlatego się nic dzisiaj nie stało. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Pan się z tym nie zgadza? Tak, prezes NIK nie może być malowanym królem, bez kompetencji. Prezes ma ogromną władzę jako kierownik jednostki. Kieruje tą instytucją, ale nie przeprowadza kontroli. Dla mnie najważniejsze, co jest w funkcjonowaniu NIK-u, to kontrola. Przepraszam bardzo, ale czy nie została dzisiaj Izba, ten budynek, symbole Izby użyte politycznie? Panowie, no przepraszam bardzo,
nie chcecie mi chyba powiedzieć, że się dzisiaj nic nie zmieniło. Pani redaktor, my się obaj zgadzamy, że ta konferencja nie powinna mieć miejsca. Ale panowie mówią, na ile ja rozumiem. Erozja państwa polskiego następuje, o czym my mówimy. Nie żałujmy róż, gdy płonie las. Tu płonie las, proszę państwa. Nie zajmujmy się dekoracyjnymi walorami prezesa NIK-u. Erozja państwa polskiego dzisiaj nastąpiła. A jeżeli nastąpiła erozja, to jak ona się teraz będzie przejawiać, panie profesorze? No wierzę, że odpowiedzialny ustawodawca tak to dereguluje, że jeszcze bardziej zagwarantuje, że prezes NIK będzie apolityczny, a jak będzie naruszy tę zasadę, to spotkają go sankcje. Tutaj sankcje są. No dobra, ale naruszył zasadę apolityczności. Co do tego panowie mniej czy bardziej się zgadzają. Czy w związku z tym, panie profesorze, pana zdaniem, w jakiś sposób pan prezes Banaś otworzył furtkę do swojego wcześniejszego zakończenia jednak kariery jako prezes NIK-u? No tak powinno być to w ustawie przewidziane. Z ducha ustawy można, pani redaktor, tak to interpretować. Litery brakuje. Mamy tu rozdziew między, pan Banaś swoim zachowaniem wykazał, że mamy rozdziew między duchem ustawy, a literą ustawy. No dobrze, jeżeli jednak patrzymy na te zapisy o tym, że tak artykuł 19 ustawy o NIK-u, prezes Izby nie może należeć do partii politycznej. Dobra, oficjalnie nie należy. Jego syn kandyduje. Chociaż uwaga, są medialne informacje o tym jednak, że usłyszymy jesienią od pana Banasia, że będzie kandydował. I... Panie redaktor, nie chce mi się w to, nie chce mi się w to wierzyć. Wie pan, to się wydarzyło w krajobrazie polskim politycznym. Tyle rzeczy, w które się nie chciało ludziom wierzyć, że... Ale rozumiem, że panu się a nie chce wierzyć. To, co pani przeczytała, to pokazuje rozdziew między literą a duchem. Ani prowadzić działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. I tu już mamy, i tu jest pies pogrzebany. Tu została ustawa naruszona. No tak, tylko, bo pani redaktor dotknęła słusznego zagadnienia. My od 7 lat żyjemy w kraju, w którym prezydent powołuje sędziów dublerów na miejsca, które zostały wcześniej skutecznie obsadzone. My żyjemy w kraju, w którym prokuratura nie prowadzi żadnych postępowań, które by mogło dotknąć określone środowisko polityczne, ale my na szczęście jeszcze ciągle żyjemy w kraju, w którym kontrolerzy NIK-u rzetelnie wykonują swoje obowiązki. I ja tych, którzy będą dzisiaj mówić o tym, że PiS przy tej większości sejmowej ma wybrać nowego prezesa NIK-u, to już oczami wyobraźni widzę tego nowego prezesa NIK-u. Antoni Macierewicz czy Janusz Kowalski, którego to genialnego kolejnego fachowca... Czyli pan mówi tak, lepszy Marian Banaś stojący dzisiaj obok Mencena niż jakikolwiek inny... Panie doktor, ja mówię co innego. Okay. Lepsi kontrolerzy NIK-u, którzy mają prezesa, który nie wyrzuca ustaleń kontrolnych, bo to kontrolerzy NIK-u stanowią o tej instytucji, a co do konferencji, absolutnie ona nie powinna mieć miejsca i niestety obawiam się, że efekty tej konferencji będą służyć podważaniu ustaleń kontroli, co do których ja mam pełne zaufanie, bo wiem, kto te kontrole przeprowadza. A komu bardziej posłużyła ta konferencja? Konfederacji czy prezesowi Banasiowi? Znaczy, ja wiem, komu nie posłużyła. Nie posłużyła kontrolerom NIK-u i nad tym boleję. Panie profesorze, z tym pytaniem... Początek końca Najwyższej Izby Kontroli. Nazwijmy rzecz po imieniu. Początek końca Najwyższej Izby Kontroli dzisiaj, tak? Tak, dla mnie jako profesora, jako prawnika, jako adwokata... To oznacza, proszę państwa. Z tą opinią się nie zgadzam. Na szczęście tam pracuje ponad 1600 osób, którzy chcą rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Dałabym wiele, żeby poznać dzisiaj myśli tych państwa, rzeczywiście świetnie ocenianych urzędników, wygrywających światowe konkursy. Dziękuję panu. Panie doktor, a na koniec troszkę tą atmosferę rozrzedzimy. Sekundka. Najbliższy weekend, 600 lat praw miejskich Łodzi, stąd ten znaczek. Zapraszamy do Łodzi na niesamowite koncerty, do miasta, które w XIX wieku było najszybciej rozwijającym się miastem na świecie. W takim razie... Zapraszam do mojej Łodzi. Nie będziecie się państwo nudzić. To z okazji tejże życzymy Łodzi. To te 600 lat, które są na tej przypince. Wszystkiego dobrego. Panowie, dziękuję raz jeszcze serdecznie. Profesor Waldemar Gontarski, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji i senator Krzysztof Kwiatkowski, były prezes NIK-u. Dziękuję. Dziękuję państwu. Komplet, jeśli mogę tak powiedzieć, bogaty polityczny po przerwie, żeby zapytać o to, co dalej z NIK-iem, co dalej też z jakością życia politycznego, bo jak państwo dzisiaj widzieli, co się działo w Ministerstwie Rolnictwa, to pewnie niektórym wysadziło korki w głowie. Wracamy za chwilę.
Dziś w raporcie dnia. Czy grozi nam powtórka z katastrofy na Odrze? W co gra Marian Banaś? I pozaziemska technologia USA. Monika Gawrońska. Do zobaczenia o 21:00. Kasztelan. Dobrze się wychyla do grilla. Na grilla z kasztelanem racz waść wpaść. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Po niskich cen jest czas. Bo w Media Expert taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A do tego multirabaty. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55%. Lub czwarty 80%. Lub piąty absolutna rewelacja 99% taniej. Bo w Media Expert taniej. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Twój antyperspirant znowu cię zawiódł? I desperacko szukasz ratunku? Spokojnie. Kup w aptece bloker potu Medispirant. Jedyny taki w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie, a przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo. Aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Wyprzedaż WISK. Fantastyczne oferty. Rabat od 20 do 50% na wszystkie meble. Na przykład stół lub krzesło już od 295 zł. Rabat do 50%. Jeśli zmienisz zdanie, możesz zwrócić zakupy bez ograniczeń czasowych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living. What are we doing? Finding a sim card. California Summer w KFC. Teraz kubełek dla jednej osoby z wielką dolewką i sosem orange już od 14,99. Mega oferta. Kubełek dla jednej osoby z dodatkami tylko od 14,99. Tylko w KFC. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i teraz stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę. A Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Dla mnie wybór jest oczywisty. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera prawidłowy poziom cholesterolu i zdrowe serce. Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Kiedy taki skwarek, to tylko łam rzeźwiający rodlerek, bo ma aż 20% soczywa z owoców i łomżu niebezalkowe w składzie. No. Łomża Radler Zero. Łomrzeźwienie w swoim tempie. W ogrodach Somersby zapylamy z pomocą. Razem z Fundacją Pszczoła Musi Być tworzymy kwitnące ogrody, by zapylać i chillować. Somersby. Zapylamy z pomocą. Masz kredyt we frankach? Zawrzyj ugodę z bankiem. Ugoda jest szybka, pewna, oszczędza czas i nerwy. Więcej na stronie www.bankiwpolsce.pl/ugoda. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, dajesz bliskim jeszcze więcej siebie. Otwierasz się na nieznane i możesz zmieniać świat. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 400 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Już teraz wiem. Wszystko trwa. Odkrywaj każdy kilometr. Skoda. Cześć, tato. Jedziemy? Fajne auto. Wygląda jak jeden z tych elektryków. Dobrze.
dobrze, że wybrałaś Volkswagena. To właśnie jeden z tych elektryków. Zosia znów może się śmiać bez skrępowania. Basia, wysiłek nie jest już dla niej problemem. Ewa wróciła do aktywnego życia bez strachu. Dzięki Feminost pozbyły się problemów z utrzymaniem moczu. Feminost. Wsparcie układu moczowego i mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Dziadku, jak ty to wszystko pamiętasz? Codziennie wspomaga mnie Bilomag Plus. Bilomag Plus. Wspomaga pamięć i sprawność umysłu. Znasz to uczucie? Bolesny skurcz łydki i kolejny nieskończony trening. No właśnie. Ja też znam to doskonale. Wypróbowałem wiele produktów, ale pomógł mi dopiero Zdrowit Skurcz Plus. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Plus zawiera nie tylko wysoką porcję magnezu i potas, które usprawniają pracę mięśni, ale dodatkowo ma w składzie różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Mój sposób na lekkie nogi bez skurczów. Jeśli chipsy zostały schrupane, to chrupki zostały schipsane? Wszystkie? Przysnacki. Chrupać wolno. Nowość. Chrupki przysnacki z soczewicy. 40% mniej tłuszczu. Water. 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 Sprawnienie. Bez dodatku cukru, wiesz, pij wygodnie, kiedy chcesz. Prościej się już nie da. Kubuś Water. Nawadnia. Ej, taki księżyc to daleko jest? 400 tysięcy kilosów. A co, lecisz? A jak, tylko ubezpieczenie podróżne kupię i OC. I chatę ubezpieczył, żebyś miał gdzie wracać, jak kranu nie zakręcisz. Ubezpieczenie? Kupię w aplikacji IKO. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Kilka prostych kroków. Plasterek cytryny i Schweppes. So Schweppes. So fresh. So spróbuj owocowych smaków zero cukru. Dodaj życia swoim wnętrzom z nową ceramiczną farbą Dulux Ambiance Ceramic. Wyraziste i trwałe kolory w technologii HD. Jak wygląda przyszłość rejsowania? Czystsze? Bardziej ekologiczne? Bardziej przyjazne środowisku morskiemu? Zatem czy rejsy mogą osiągnąć zerową emisję netto? My uważamy, że tak. MSC Cruises. Odkryj przyszłość rejsowania. Baton lodowy Snickers. Nie rozczarujesz się. Dlaczego wybieram farby Magnat Ceramic? Bo łączą inspirujące kolory i imponującą trwałość. Nie rezygnuj z niczego. Wybierz farby Magnat Ceramic. Magnat. Bogactwo inspiracji. Od wieków poszukujemy sposobu, by zachować młodość. Odkryj ją w sobie. Wątroba daje Ci energię. Dzięki niej możesz czuć się młodo. Suplement diety Essentia Proactive wspiera prawidłowe funkcje wątroby. Czuj się młodziej, dłużej. Essentia Proactive. Latem podążaj za biedronkowymi oszczędnościami. Świeże okazje na owoce i warzywa. Do soboty. Banany premium tylko 2,49 za kilogram. Do tego filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo Kraina Mięs. Mega paka jedynie 12,99 za kilogram. Oraz sok jabłkowy Reviva 3+3 gratis. A pieluchy Dada Extra Soft Jumbo Bag tylko 39,99 za opakowanie. Oto powody, by iść do Biedronki. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w Biedronce. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Chipsy Crunchips 5,24 za opakowanie przy zakupie dwóch. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Wy też tak macie, że nie wiedzieliście, że w Plusie jest światłowód i że z telewizją Polsat Box... To razem już od 49 zł miesięcznie. Telewizja Polsat Box ze światłowodem Plusa razem już od 49 zł miesięcznie przez pierwszy rok po rabatach. Polsat Box i Plus. Marianno, wody... Przez ten upał ciągle kręci mi się w głowie. Ile gigabajtów widzisz? Ja chyba widzę podwójnie. To dobrze, bo w Plusie na kartę dają dwa razy więcej gigabajtów. O, i ja właśnie po to taka okazja, że tylko brać. To weź też dla swojej pięknej siostry bliźniaczki. Dla kogo? Z nim chyba serio jest coś nie tak. Dobrze widzisz. W Plus na kartę jest teraz dwa razy więcej internetu. Aż 400 giga na początek. Plus na kartę. Ból nie pozwala Ci w pełni cieszyć się życiem.
Wypróbuj Voltaren Max. Jego unikalna formuła sprawia, że przenika on głęboko do tkanek. Precyzyjnie trafia w źródło bólu, żeby szybko uderzyć w stan zapalny i zwalczyć ból z maksymalną siłą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Voltaren Max. Radość z ruchu. Jak to nie możesz znaleźć hasła? W szufladzie, a pod biurkiem nie ma. Hasło to test 1, 2, 3. Z hasłem internetowym jest jak z zamkiem do drzwi. Słabe stwarza szansę na włamanie. Stosuj więc trzy proste zasady. Długie hasła, minimum 14 dużych i małych znaków. Używaj różnych haseł do różnych usług i włącz weryfikację dwuetapową. Nie udostępniaj ich nikomu. Więcej o silnych hasłach na cert.pl. No dobrze, to tak trochę rozmawialiśmy tu w przerwie i tu słyszę w uchu głos wydawcy, wchodzimy, i by jeszcze się okazało, że rozmawialiśmy o czym? Siedzimy. O internecie i o tym, jak to życie w internecie, proszę Państwa, przebiega. Dlaczego mam tego nie powiedzieć? Urszula Pasławska, PSL. Dzień dobry. Dobry wieczór, Dariusz Stefaniuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. I Krystian Kamiński z Konfederacji. Dobry wieczór. Panie pośle. Dlaczego tak bardzo zmieniliście zdanie w sprawie Mariana Banasia? Mogę pani powtórzyć pytanie? Dlaczego tak bardzo zmieniliście jako Konfederacja zdanie w sprawie pana Mariana Banasia, panie pośle? Zmieniliśmy zdanie. Widzimy po prostu, jak Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich latach działa. Przypominam, że 2 lata temu mieliśmy Komisję Spraw Zagranicznych, gdzie wiceminister spraw zagranicznych, pan Wawrzyk, chciał zarzucić panu Banasiowi zdradę państwową, żeby tylko usunąć go z tego stanowiska. Najwidoczniej się boją tego, co może zrobić Marian Banaś, że prześwietli po prostu ich finanse, że pokaże, że nie jest to takie czyste. No i w związku z tym trzeba po prostu wspierać jedyną instytucję, która jest niezależna od PiSu, która bada to wszystko, co PiS robi i która może pokazać panie po prostu te wszystkie niedociągnięcia. Panie pośle, bo właśnie przypominamy taką grafikę, jaką Konfederacja parę lat temu umieściła o tym, żeby jak najszybciej Marian Banaś przestał być prezesem NIK-u i po prostu wiadro pomyj wylewaliście na jego głowę, a dzisiaj pan Mentzen na konferencji prasowej serdecznie obok stojący, wychodzący z budynku NIK-u razem z panem Banasiem, no po prostu zawiązują sojusz polityczny. No bo te ostatnie lata pokazały po prostu, że Marian Banaś naprawdę chce wiele rzeczy wyjaśnić w Polsce. I mówię, te ataki, te wściekłe ataki PiSu na niego po prostu pokazują, że naprawdę chce coś zrobić. To, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce ich wpuszczać do różnych spółek, żeby zbadali, jak to funkcjonuje. To, że w każdej komisji praktycznie, gdzie mamy do czynienia z raportem NIK-u, Prawo i Sprawiedliwość siada na niego, jeśli wykrywają jakiekolwiek niedociągnięcia, pokazuje, że realnie działa i że mógłby naprawić państwo, gdyby miał ku temu narzędzia i trzeba dzisiaj NIK-owi po prostu dać te narzędzia, żeby posprzątać nasze państwo. Czyli pomyliliście się, tak? Pomyliliście się co do Mariana Banasia. No zrewidowaliśmy po tych 4 latach po prostu nasze stanowisko, bo widzimy, że sytuacja się zmieniła, że Prawo i Sprawiedliwość kompletnie go nie kontroluje i Prawo i Sprawiedliwość go zwalcza, zarzucając mu nawet zdradę państwową. Potem się musieli naturalnie rakiem wycofywać. No ale jeśli to robią, to znaczy, że go nie kontrolują i że jest to dzisiaj jedna z niewielu osób, które wie, jak posprzątać nasze państwo, gdzie szukać tych różnych dziwnych zachowań i będzie wiedziała, jak po prostu doprowadzić wszystko do normy, żeby już takie rzeczy się w przyszłości nie wydarzyły. To pan poseł Stefaniuk w takim razie może z Prawa i Sprawiedliwości na to odpowie. Myślę, że to do pańskiego ogródka właśnie został kamyczek wrzucony. Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, Konfederacja dzisiejszym występem pana Mentzena z panem prezesem Banasiem pokazała, że pan Banaś jest gotowy zrobić wszystko, nawet upolitycznić już tak oficjalnie, bo mówimy przecież o tym od wielu lat, stanowisko Najwyższej Izby Kontroli, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, najpierw delegując swojego syna, który jest jego społecznym doradcą Najwyższej Izby Kontroli, do kandydowania z list Konfederacji do parlamentu,
a dzisiaj oficjalnie z panem Mentzenem popierając się wzajemnie pod przykrywką rzekomej ustawy, która miałaby zmienić kompetencje Najwyższej Izby Kontroli, której nikt nie widział. Właśnie chciałam o to zapytać. Kto widział z państwa tę ustawę? Nikt z nas nie widział, również pani redaktor chyba też jej nie widziała, bo dziennikarze chyba jej też nie dostali i nie mieli nawet możliwości zadania pytania, więc my się dzisiaj pytamy jako Prawo i Sprawiedliwość, właściwie to ustami naszego sekretarza generalnego Krzysztofa Sobolewskiego. Niech pan Banaś pokaże tę ustawę, niech pokaże te przepisy, niech pokaże ludzi, którzy stoją za tą ustawą, jakie pieniądze dostali i kto to pisał. Bo na dzień dzisiejszy, szanowni państwo, wszyscy od prawa do lewa, bo nie widziałem ani jednego komentarza z mediów pozytywnego o tej konferencji, mówią, że to jest upolitycznienie Najwyższej Izby Kontroli i stała się rzecz straszna. Zresztą pani redaktor o tym też mówiła przed naszym programem, rozmawiając z byłym prezesem NIK-u i z panem profesorem. Tak, ale chcę powiedzieć jedną rzecz, zanim państwo, dlatego że pan Banaś powiedział dzisiaj właśnie, że jest ta ustawa, której nikt nie widział i że ona jest popierana przez Konfederację. Natomiast jest w Sejmie na przykład ustawa autorstwa Lewicy, która właśnie dokładnie o tym mówi, że ma powstać, że miałby powstać w NIK-u taki pion śledczy i ten pion ścigania miałby prokuratorskie uprawnienia, kierujący nowym pionem miałby prawo do przysłuchiwania świadków oraz nagrywania. Więc ja nie wiem, czy pan Banaś o tym nie wie, czy Konfederacja o tym nie wie, czy nie wiem o co chodzi. Pani poseł. No, dla mnie ta sytuacja ma absolutnie kontekst familiarny, rodzinny. Jest związany z tym, że pan Jakub Banaś kandyduje jednak z list Konfederacji. I prawdopodobnie tutaj chodzi o pewną cenę za funkcje przyszłe publiczne dla klanu Banasiów. To po pierwsze. Czy pani stawia taki zarzut, że pan Banaś położył na szali cały stuletni dorobek Najwyższej Izby Kontroli? Gigantyczne znaczenie i konstytucyjne, ustrojowe, jakie ma Izba, żeby swojemu synowi zapewnić, to jest ważne. Nie chodzi tylko o karierę polityczną. Jakub Banaś ma zarzuty prokuratorskie dotyczące fałszowania, do dużych pieniędzy, krótko, tam kilkaset tysięcy złotych wchodzi w grę. Być może swojemu synowi i sobie w przyszłości. Być może taki jest zamiar. Natomiast nie jest to pierwszyzna, ponieważ Konfederacja tym ruchem pokazała, że niczym nie różni się od Prawa Sprawiedliwości. Pan Jarosław Kaczyński spotykał się z panią prezes Przyłębską na herbatę. Na wiecach politycznych występuje dyrektor generalny Lasów Państwowych. Sytuacje, które do tej pory nie miały miejsca, do 2015 roku nie miały miejsca, ale ten poziom zawłaszczenia państwa przez PiS będzie kontynuowany i pogłębiany przez Konfederację, która dzisiaj zrobiła dokładnie to samo. Można oczywiście przypomnieć to, że na swoich listach mają również synowe, bratowe, pociotków, synów. Kuzynów. To jest po prostu klan ludzi związanych z Konfederacją, którzy mają zamiar zawłaszczyć czy kontynuować zawłaszczanie państwa, prawdopodobnie z Prawem i Sprawiedliwością. To jest żona pana Korwin-Mikkego, jest ojciec pana Berkowicza, żona brat Bosaka. Pana Mentzena właśnie zrezygnował, bo pan Wippler pojawił się w tej chwili Bosaka. W Toruniu. Żona pana Bosaka jest dwójką z Wianuszka, z Obwarzanka Warszawskiego. Dwójką, bo jedynką jest pan Korwin-Mikke. I kolejne kwiatki na pewno będą wychodzić. Ale dobrze, pan Dariusz Joński teraz. Wracam z pytaniem, kto bardziej skorzystał dzisiaj na tej konferencji prasowej? No rozumiem, że to stron. Jakiś projekt polityczny. No nie powinien mieć w ogóle absolutnie miejsca. To jest zresztą druga konferencja prasowa pod NIK-iem. Pierwsza była pana Mentzena i syna pana Banasia, teraz Banaś i Mentzen. My wczoraj byliśmy z posłem Szczerbą, zresztą dość często jesteśmy w NIK-u, dlatego że przekazujemy informacje, które są mocno niepokojące, dokumenty dotyczące kontroli, między innymi czekamy w tej chwili na raport dotyczący Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. I muszę powiedzieć, że ta konferencja oczywiście mnie bardzo niepokoi. I chcę czy bardzo... pan ma teraz, krótko mówiąc, gwarancję, że te wnioski, które kierujecie, będą rozpatrywane właściwie? Czy Izba nabiera waloru właśnie politycznego? Pan senator Kwiatkowski mówił przed chwilą, że kontrolerzy sobie, tak, a pan prezes sobie. Tak, na szczęście tam są kontrolerzy od wielu, wielu lat i widzę, z jakim profesjonalnym podejściem podchodzą do tego wszystkiego, co my przekazujemy. Ja nie zauważyłem do tej pory, żeby gdziekolwiek, w jakimkolwiek raporcie pojawiały się inne informacje, bądź też były gdzieś tam krzywione. Choć tam sytuacja jest bardzo napięta, bo tam przecież zastępca jest z PiS-u, który robi wszystko, żeby nie kontrolować tego, co trzeba. Tu się pojawił wątek tej nowej ustawy.
Gdyby prezes NIK-u wyszedł i zaprosił wszystkie siły polityczne i powiedział, słuchajcie, coś musimy zmienić i musi być pion prokuratorski, dlatego że na przykład zrobiłem kontrolę dotyczącą wyborów kopertowych, złożyłem wniosek do prokuratora o popełnieniu przestępstwa, nie wiem, przez premiera Sasina i Dworczyka, bo nie powinni wydać 70 milionów i nie powinna organizować to poczta, tylko PKW, no to ja rozumiem, że to jest okej, bo wszystkie partie by mogły przyjść i porozmawiać, czy faktycznie pion prokuratorski jest potrzebny, czy też nie, bo w tej chwili wysyła do Ziobry, a Ziobro wiadomo do szuflady. Natomiast on zrobił konferencję tylko i wyłącznie z jednym. On ustawił mównicę tylko i wyłącznie dla jednego, więc to nie powinno w ogóle być miejsce. Ja do tej pory nie wiem, czyją inicjatywą była konferencja. Znaczy, rozumiem, że... Znaczy, tu jest w ogóle dość niezręczna sytuacja, bo jest tam syn, który jest jego asystentem. W momencie ogłoszenia wyborów w ogóle powinien złożyć rezygnację i powinien podziękować mu. No i na pewno nie wychodzić tylko i wyłącznie z jednym. Jeśli by chciał ustawić mównicę, to powinien dla wszystkich sił politycznych i powiedzieć, proszę się wypowiedzcie, jakie wy macie pomysły na to, żeby... Upewnię się jeszcze raz. Nie mieliście państwo, nikt nie miał takiej propozycji? Nie, oczywiście, że nie. Powiem szczerze, my wielokrotnie byliśmy w NIK-u, ale nie wyobrażamy sobie, żeby razem jednak występować. Jest jednak, no, ci urzędnicy są w bardzo trudnej sytuacji, no bo nie można jakby instytucji przypisywać do konkretnej partii politycznej. Widziałem dość rozbawionego tego Mencena na tej konferencji prasowej, uśmiechał się i myślę, że to wszystko mało poważnie wygląda, więc chcę powiedzieć tylko urzędnikom, żeby byli spokojni i żeby nie patrzyli na to. Na tej górze jest niewątpliwie niepotrzebna awantura i niepotrzebnie ta instytucja jest politycznie wykorzystywana. To jedno zdanie, panie pośle, bo chciałam dostać. Jedno zdanie. Tak jak pani redaktor wcześniej powiedziała, syn pana Banasia też ma problemy z prawem. Tak dzisiaj ojciec zadbał o syna już po raz kolejny. Najpierw robiąc asystentem społecznym w NIK-u, a dzisiaj nominując go na listy Konfederacji i dzisiaj popierając oficjalnie Konfederację. Myślę, że to jest ta transakcja wiązana, wiedząc o tym, że być może będzie tak, że Konfederacja będzie miała wpływ na to, jakie będą kiedyś rządy w przyszłości i oczywiście przedstawianie jakiegoś projektu ustawy dzisiaj nie ma żadnego sensu i tu jak siedzimy wszyscy wiemy, bo żaden Sejm już go nie przegłosuje, to jest tylko propozycja na następną kadencję. A pan Mencen nie jest nawet posłem. Natomiast, panie pośle, zaraz się pan do tego odniesie. Proszę najpierw mi, jeśli pan może powiedzieć, czy Mencen przyszedł do Banasia, czy Banaś do Mencena z pomysłem tej konferencji prasowej? Nie mam takiej wiedzy, więc ciężko mi się odnieść, ale prawda jest taka, że no była w końcu potrzebna taka konferencja, żeby jasno i klarownie powiedzieć, że ktoś w końcu w tym państwie musi to wszystko posprzątać. Ale przecież powiedziałam, nie wiem, czy PSL... panie pośle, że jest projekt autorstwa Lewicy w Sejmie właśnie. No ale mam wrażenie, że poseł Lewicy o tym sam nie wiedział przed chwilą, w związku z tym nie no, nikt o tym może nie wiedzieć. Nie ma tu posła Lewicy z nami. Okej, okay, a przepraszam, bo nie mam obrazu, więc nie widzę. Nie, bo pan Joński jest w Koalicji Obywatelskiej. Aha, okej, okay, to przepraszam. No ale to pokazuje, że tak naprawdę nie wiemy o tym, a to, że PSL czy Platforma o tym nie wiedziały i co będą się teraz obrażać... Ale to dlaczego pan nie wie, pan jest posłem, dlaczego pan o tym nie wie, że jest taki projekt? Jest dziesiątki projektów, które jak się nie są procedowane, to o nich po prostu nie wiemy. Aha. I to jest cały zasadniczy problem, że jest coś takiego jak zamrażarka sejmowa i jeśli coś tam trafi, to większość posłów nawet się nie dowiaduje, że jest jakikolwiek taki projekt. Ale pan Banaś powinien o tym wiedzieć, bo to dotyczy jego instytucji. No chyba nie chcemy sobie opowiadać, że pan Banaś nie wie, że jest taki projekt, w związku z tym robi konferencję z panem Mencenem. Ale to już trzeba pytać pana Banasia, czy wie, czy nie wie. No ja o tym nie wiedziałem. No ale prawda jest taka, że trzeba przecież w końcu zacząć sprzątać nasze państwo. Jakie inne instytucje no teraz się ma do tego możliwości i ma prowadzić jakiekolwiek działania? Panie pośle, bo jesteśmy dorośli. Nie, ale przepraszam pana, jesteśmy dorośli. Jest już po porze bajek naprawdę dla dzieci. Sorry, no. Ale nie, panie pośle, przepraszam redaktor, pana bardzo. Z waszych list kandyduje... Panie pośle, z waszych list kandyduje Jakub Banaś. Prezes Marian Banaś staje dzisiaj z panem Mencenem i opowiada o apolityczności Izby. Czy państwo uważają, że ludzie mają, przepraszam, 3 lata czy 5 lat? No przepraszam, że tak pana pytam, ale fakty są takie, że proszę nie mydlić oczu. Ale co mamy mówić? No jest jedna instytucja, no tak, która właśnie nie chce być podległa PiS-owi, która prześwietla ten PiS, która wykazuje, że nie jest 1 200 000 000 000 zadłużenia, tylko 1 500 000 000. No jest to instytucja, która spełnia swoją rolę, a w tym czasie PiS chce ją niszczyć, zarzucając między innymi Marianowi Banasiowi zdradę państwową. I uratuje ją Konfederacja, z której list kandyduje syn Mariana Banasia. No panie pośle, proszę nie traktować poważnie. Że jest jednak alternatywa, że ktoś dba o nasze państwo, bo ktoś chce
coś naszym państwu. Panie redaktor, no, trudno tego słuchać. Ja wiem, że fajnie Platforma czy PSL mogą o tym mówić, ale to koniec końców trwa do czego i nikt nikogo nie rozliczy, bo nawet nie mają narzędzi ku temu. Panie pośle, czy pan naprawdę nie widzi takiego konfliktu interesów? Macie na listach Jakuba Banasia. Pan nie widzi tutaj, że się coś nie zgadza? No to mamy w pewnym razie pewność, że ktoś będzie chciał ten PiS rozliczać w odróżnieniu od Platformy i PSL-u, którzy nie, nie, płaczą. Wszyscy redaktor, się zgłaszają jednocześnie. Pani redaktor, i, jeśli nie będą, można. I nie będą chcieli rozliczać. W końcu skończy się na tym, że wcześniej się Platforma z PiS-em dogada, jak powiedziała senator Rotnicka, niż że cokolwiek się zmieni. Powiedziała troszkę inaczej pani senator. Dobrze, pani redaktor, od tamtego końca ze mną, więc wiem, co powiedzieć. To poseł Joński i gdybym był złośliwy, to mógłbym pana posła odpytać, ile razy był w NIK-u, zawiadamiając NIK o nieprawidłowościach i złodziejstwach PiS-u. My byliśmy z posłem Szczerbą i posłami Koalicji Obywatelskiej co najmniej kilkanaście razy, a wczoraj byliśmy po raz kolejny w sprawie słynnego wieżowca transportowego dozoru technicznego, niegospodarności wykorzystania 9 pięter mieszkań i apartamentów nie wiadomo dla kogo. Więc my byliśmy i ja tak wyobrażam sobie współpracę parlamentarzystów z NIK-u, z Najwyższą Izbą Kontroli. Mamy prokuraturę upolitycznioną, na czele prokuratury wiadomo stoi Ziobro, który zamiata pod dywan wszystkie afery PiS-u, to idziemy do NIK-u i składamy. A pan ile razy był, z jakimiś wnioskami. Pan teraz się obudził na koniec kadencji, że trzeba faktycznie wzmocnić NIK, bo NIK patrzy na ręce PiS-owi. Co pan robił przez te 4 lata? Czy tak jak pan Tyszka, przepraszam, nawet razu chyba nie zabrał, albo parę razy w ostatnim czasie zabrał głos, bo nie miał czasu nawet przychodzić do Sejmu na komisję. No, życie sobie kpiny i żarty robicie. Wykorzystaliście NIK. Ja tylko chciałam powiedzieć, że pan Tyszka głosował przeciwko powołaniu Mencen celowo niszczy Najwyższą Izbę Kontroli. Wiarygodność. Niszczycie na naszych oczach to wszystko, co urzędnicy naprawdę wielu pokoleń budowali przez te 100 lat. I wy to niszczycie. Dzisiaj to zrobiliście. Pani poseł, bo chciałam też zapytać, czy pan Banaś kończy swoją kadencję? Czy to pojawił się jakiś powód, żeby chcieć go wcześniej odwołać? Bo też pytałam o złamanie ustawy panów w pierwszej części programu. No to jest oczywiście niezwykle trudne, natomiast i powrót do tej dyskusji być może będzie możliwy. Natomiast chcę zwrócić uwagę na tą sytuację. Ta sytuacja bardzo uniewiarygodniła dzisiaj Konfederację. Konfederacja już dzisiaj nie będzie miała prawa zwracać uwagi PiS-owi, że upolitycznia jakikolwiek urząd, bo zrobili dokładnie to samo. I chcą zrobić dokładnie to samo z innymi instytucjami, jeżeli mieliby na to wpływ. To tłumaczenie jest po prostu żadne, jest śmieszne. Państwo traktujecie ludzi jak idiotów. Podczas kiedy dzisiaj mówimy o poważnej sprawie, o urzędnikach, którzy mają na celu dzisiaj zabezpieczenie dokumentów, bo my wiemy, że prokuratura żadnych spraw nie podejmie, ale NIK, urzędnicy NIK-u dzisiaj zabezpieczają dokumenty po to, aby w przyszłości niezależna prokuratura mogła te wszystkie machlojki PiS-u rozliczyć. Chciałam pana posła zapytać, jaki teraz los Mariana Banasia jako prezesa NIK-u? Czy jest pewien dalej swojego stanowiska, czy coś tu się będzie dziać? Panie redaktor, o tym powinni decydować konstytucjonaliści i prawnicy de facto. No nie, ale chciałam powiedzieć, że Sejm również ma taką możliwość. Ma, natomiast artykuł 205, zgodnie z ustawą, bodajże więc konstytucji, tam w podpunkcie trzecim jest napisane, że prezes nie może się angażować politycznie. Również w artykule 19 ustawy o NIK-u, który państwo też pokazywaliście na antenie. 115 posłów albo prezydent może złożyć wniosek w tej sprawie, żeby... Tak, dobrze mówię? Chyba natomiast dobra, pani redaktor, zacznę. Dobrze wszyscy wiemy. Pani redaktor doczyta ja tylko tak, do końca. Tak, zgadza się. 115 posłów, tu mówię o możliwości postawienia wręcz przed Trybunałem Stanu. Wszyscy dobrze wiemy, że mamy jedno z ostatnich posiedzeń Sejmu, tak jak tutaj jesteśmy. Ta konferencja w tym czasie nie jest przypadkowa i ona jest tylko dlatego, że jest koniec kadencji. Dzisiaj to absolutnie wszyscy widzimy. Nie wyobrażam sobie, jak później w następnej kadencji parlamentu państwo z Konfederacji czy państwo z Platformy Obywatelskiej będą funkcjonować z panem Marianem Banasiem i będzie to dla nich osoba apolityczna i kryształowa. Tego sobie nie wyobrażam, ale szanowna pani redaktor, to całe przedsięwzięcie to pokazuje tylko i wyłącznie hipokryzję polityczną, bo tak jak Konfederacja ma bardzo często biało-czerwone flagi na sztandarach, mówi o Wielkiej Polsce, mówi o oczyszczeniu. Pan poseł też tutaj wielokrotnie mówi o sprzątaniu, tak samo Panie Platforma pośle, Obywatelska ale był czas, kiedy państwo, też mówi kiedy o państwo, tym.
po prostu obstawali za panem Banasiem, był kryształowym marionetem. Wbrew temu, co mówiła opozycja, przegłosowaliście go państwo. Pani redaktor, i byliście pewni, że będzie wspaniałym, tak, a później mówiliśmy, że pan Marian Banaś ze względu na te... Ja nie głosowałem, bo nie byłem posłem. Ale państwa jego później, dokładnie Platforma Obywatelska chodziła do pana Mariana Banasia i mówiła, że to jest fantastyczny fachowiec, który wprowadza różnego rodzaju kontrole państwowe. Bo jest jeszcze jedna ważna rzecz. Panie pośle, proszę się odnieść, dam panu szansę się odnieść do zarzutów. Ale ja nie słyszałem żadnych zarzutów. Ja nie zdążyłem powiedzieć. Ja chciałem zapytać, ile razy posłowie Konfederacji byli zawiadomieni. Czy PSL, czy Platforma robią teraz zarzut tego, że chcemy, żeby była instytucja, która rozliczy PiS? No, nie taki zarzut. Bo wiemy, że Platforma... Nie, nie chodzi o to. Chodzi o zarzut upolitycznienia, panie pośle. Chodzi o zarzut upolitycznienia. Ale w końcu instytucję, która... Ale ja za bardzo nie rozumiem. Nie chcę panu posłowi przeszkodzić. Panie pośle, ja tylko jedną rzecz. Platformy czy PSL-u kogoś rozliczą. No przerabiali to 8 lat, nikogo nie rozliczyli. Panie pośle, jedną rzecz, przepraszam. Tylko no proszę dosłownie o parę sekund. Jednym zdaniem. Panie pośle, bo ja wiem, że pan jest na łączeniu, ciężko, nie chce się przekrzykiwać, ale jedna rzecz. Przecież instytucja Najwyższej Izby Kontroli istnieje już, tak jak powiedział pan prezes Kwiatkowski, od 100 lat. Pan Marian Banaś już jest od kilku lat prezesem. Tu się nic nie zmieniło. O czym pan mówi, że my jesteśmy przeciw, żeby teraz ktoś rozliczał? Ani pan tego prezesa nie zmienia, ani pan nie zmienia samej instytucji. To ja krótko. Dzisiaj Mencen postawił sobie mównicę przed NIK-iem i próbuje Konfederacja przejąć NIK i upolitycznić NIK. Na to po prostu nie możemy pozwolić. Chcę to bardzo jasno powiedzieć. Szanowni państwo, chcę, żebyśmy zobaczyli dosłownie na koniec to, co się dzisiaj działo, sceny niepokojące moim zdaniem z Ministerstwa Rolnictwa. I poproszę państwa o krótki komentarz, bo ja mam takie poczucie, że jest jakieś takie zjawisko, które się nasila, jakbyśmy mogli zobaczyć. Tak. W południe zamknięte? Pani weszła. Co to ma być? Co to ma znaczyć? Czy mogę pomóc? Czekamy na spotkanie z panem Tylusem. Pan minister jest teraz obecny, tak? Nie wiem. No to może pójdziemy do jakiejś większej sali i poczekamy. Nie, tu czekamy. O czym chcecie dzisiaj rozmawiać? Donald Tusk chce zabrać polskim rolnikom. Dlatego nie protestujecie! Dlaczego nie protestujecie? Jesteś powtórzkiem Tuska! Cisza! Cicho! Ja mówię. Janusz, gdyby Lech Kaczyński żył, to by na to nigdy nie pozwolił. Nigdy. Do pracy, chłopie. Do roboty. My stoimy po stronie polskich rolników. Przestań tutaj protestować. Jesteś do Senatu na i walczysz 6 miliardów złotych dla polskich rolników. A wiesz, co się patrzy na ciebie, Michał, teraz? Ty walczysz o miejsce na liście Platformy Obywatelskiej. Nie potrafisz powiedzieć. Ja chciałam powiedzieć, że ja jestem bezradna, szanowni państwo, bo jest jeszcze lipiec. Ja nie wiem, co się będzie działo, jakie będą sceny we wrześniu, w październiku. I ja rozumiem, że pan Michał Kołodziej, ja zawsze tak siedzę, bo ja po prostu czasami jak widzę pewne sceny, to bym weszła pod stół ze wstydu, że widzę po prostu w wykonaniu polityków. Przepraszam, no ale... czy ja od ministra bym oczekiwała czegoś więcej? No, czy nie jest... Minister zakłóca, no ja. Zanim koleżanka i koledzy powiedzą, że oczywiście minister jest wszystkiemu winny i tak dalej, ja przedstawię swój pogląd. Uważam, że ani jedna, ani druga strona nie powinna się tak zachować. Ja obejrzałem tę konferencję, ona była głośno w mediach. Widziałem rozmowę później pana ministra Telusa z tymi protestującymi i powiem jedną rzecz. Po pierwsze, to jest skandalem wchodzenie tak z butami do ministerstwa. To jest jakby jedna rzecz. Do urzędników, do wszystkich innych. Oczywiście Janusz Kowalski
nie powinien wdać się w tą rozmowę. Ja myślę, że on jej formalnie żałuje, jak sobie ogląda te rzeczy. No, ale to nie jest pierwszy raz, wie pan, wpada na konferencje prasowe, to, no robi różne rzeczy. Nie powiem pani redaktor, pani, że ja będę bronił i będę mówił, że było nie, super. Chodzi mi tylko o to, że nie. Jak jest ktoś ministrem, tylko, to powinien język, trzymać nerwy ale tak widzi pani, na wodzu. Ale widzi pani, co się dzieje? Dzisiaj to jest prowokacja, bo to była ewidentna prowokacja, przecież to każdy widział, ewidentna prowokacja. I tylko ostatnie zdanie. Janusz Kowalski powiedział jedną ważną rzecz, która tu przeminie oczywiście przez tą aferę, całą żadnej, te krzyki. Żadnej ważnej 6,5 miliarda. Dla rolników Platforma Obywatelska odcięła ważnej rzeczy powiedział oprócz awantury. Pan Kołodziejczak reprezentował rolników, którzy są dzisiaj wkurzeni i to, co pan mówi z taką satysfakcją i spokojem, jest jeszcze bardziej denerwujące dla rolników. Dla zbożowców, dla producentów mleka, dla wszystkich tych, których po prostu dzisiaj zostawiliście. Dla producentów malin. Dzisiaj zboże ukraińskie, nabiał, mleko, miód, drób. To wszystko temat do rozwinięcia. To jest te, ale dzisiaj na tym pracą polscy rolnicy. Nie płynie. I to na pewno rolnicy byli zdenerwowani. Od urzędnika państwowego oczekiwałabym zajęcia się tematem, a nie robienia takich Kaczyński środków. Prowadzi w całej Polsce seanse nienawiści. Ostatnio mówił nawet o wojnie domowej. Wyzywał wszystkich liderów opozycji. Spuścił bojówki pisowskie. Mnie pan Kowalski przeszkadzał na konferencji prasowej 4 dni temu. Przedwczoraj pan Ozdoba przepychał pana Grabca, przyszedł na konferencję, rozwalał. To, co dzisiaj zrobił Kowalski, natychmiast powinien zostać odwołany, ale Kaczyński go nie odwoła. Ozdoby też nie odwoła, dlatego że on akceptuje to. On akceptuje to. Ale ja nikomu w konferencji nie przeszkadzałem. Nikt z nas nie wchodzi nikomu na konferencję prasową. A co robi Kowalski? Do ministra Cieszyńskiego, zdaje się, wchodzili politycy Platformy. Nie wchodziliśmy my. Pan poseł Kamiński, bo naprawdę skończył się nam czas. Dwa zdania, panie pośle. O standardach. Minister polskiego rządu powinien być od tego, żeby uspokajać nastroje i jasno i klarownie powiedzieć tym, którzy przychodzą, jaka jest polityka rządu. A minister Kowalski niestety podgrzewa nastroje, czym doprowadzi koniec końców do jakiejś tragedii i wtedy będzie dopiero orzeźwienie, że no jednak chyba coś poszło nie tak. Nie musimy do tego wrócić tematu, bo ja mam wrażenie, że trzeba o tym naprawdę porozmawiać. Szanowni państwo, dziękuję. Krystian Kamiński, Urszula Pasławska, Dariusz Joński, Dariusz Stefaniuk. To była debata dnia. Czekamy na raport dnia. Do jutra. Do zobaczenia. Dziś w raporcie dnia. Czy grozi nam powtórka z katastrofy na Odrze?